budujemy na Starym Mieście Wutor, tak? Wąskimi ulicami będzie położone Wutory, tak? Tor czy dwa? Czy mogę wiedzieć już? Jeden tor będzie przy ulicy Starej? Jeden podwójny. Jeden podwójny. Rozumiem. Jeden podwójny. Będą nachodziły na siebie te tory, tak? Dobrze, szanowni państwo, przede wszystkim dwutor będzie od, w ramach tej modernizacji sieci tramwajowej, od Tarpa po ulicy Solną, czyli mijanki w ciągu ulicy Legionów znikną, które dzisiaj mamy. Zostanie jedyna mijanka na samym rynku. Na samym rynku. Natomiast zniknęła również mijanka w ramach tej modernizacji pomiędzy ulicą Południową, ulicą Kraszewskiego, czy tam obok autowarna Kurczaków, przerałem, obrazowo już mówiąc. Tam był pojedynczy tor, dzisiaj mamy tam już dwutor. To w ramach tej modernizacji również zostało zlikwidowane. Natomiast, aby dojechać do mijanki, która będzie cały czas na rynku, ulica Stara, ulica Wybickiego, częściowo są za wąskie, aby położyć dwutor. Tam, aby jeszcze bardziej komfortowo mieszkało się mieszkańcom, zostały zlikwidowane zwrotnice tramwajowe. Dzisiaj mamy system zwrotnic i ta zwrotnica, ta szyna, która przeskakuje, jak tramwaj ma jechać albo nie jechać, uderza ich lekkoce, jak to się mówi, tak? I są przenoszone drgania. W związku z powyższym będzie tam nowoczesne rozwiązanie techniczne, zastosowanie, tak zwana szyna podwójna, czyli one od tego miejsca, jak pójdą dwie szyny obok siebie równolegle, które się rozejdą na samym rynku i potem zejdą w ciągu ulicy Klasztornej, ale nie będzie zwrotnicy, czyli będzie to, można powiedzieć, pojedynczy tor, ale składający się z czterech szyn. O, tak najbardziej prosto, żeby to wytłumaczyć, podwójne wizje.